nie очень понял. Не до конца зрозумела, то тлумачение не было доброе. Отвечать на вопрос. Natomiast jeżeli mam odpowiedzieć na pytanie dotyczące tego, jak rozwija się ta specjalna operacja wojskowa, te oceny są przede wszystkim przedstawiane przez przedstawicieli naszego Ministerstwa Obrony, ale przede wszystkim jest to prezydent jako głównodowodzący. On wielokrotnie potwierdzał, że cała operacja prowadzona jest zgodnie z planami. Jeżeli chodzi o dostawę uzbrojenia do Ukrainy z zagranicy, to przyznaję, że widzimy, jak bardzo niebezpiecznie postępują w tej chwili nasi koledzy z Zachodu, włączając w to również Unię Europejską, która narusza wszystkie swoje zasady oraz wartości. I co do zasady zapewnia dostarczenie śmiercionośnej broni na Ukrainę, włączając w to tysiące systemów przeciwlotniczych, które mogą być przemieszczane w dowolne miejsce i są to systemy, które często są stosowane przez terrorystów dla stworzenia zagrożenia dla lotnictwa cywilnego. Gdzie te tysiące przenośnych zestawów przeciwlotniczych, gdzie one trafią, to jest pytanie, które teraz zadajemy naszym kolegom w Unii Europejskiej. W momencie, kiedy oni wykazują zainteresowanie w kontekście tego, jak zakończyć tę politykę, która była przez wiele lat realizowana w związku z zagrożeniem do Federacji Rosyjskiej, ale oni nie odpowiadają, nie mówią, w jaki sposób można kontrolować te systemy broni przeciwlotniczej. Zatem na wiele lat będzie to stanowiło zagrożenie, będzie tworzyło ryzyko dla lotnictwa cywilnego nie tylko w przestrzeni powietrznej Ukrainy. One mogą znajdować się w różnych miejscach Europy w pewnym momencie. A teraz odpowiadając na to pytanie, czy my planujemy napadać na inne kraje? Nie, nie planujemy napadać na inne kraje. Nie napadliśmy na Ukrainę. My wielokrotnie wyjaśniliśmy, że pojawiła się sytuacja, która tworzy bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Pomimo naszych wieloletnich zwrotów, próśb, nikt nas nie słuchał. Prezydent Putin wielokrotnie na ten temat szczegółowo się wypowiadał, a te nowe fakty, które teraz są ujawniane na terytoriach oswobodzonych, w szczególności w obwodzie donieckim oraz ługańskim, mówią o tym, że ten tak zwany napad był planowany bardzo szczegółowo i planowany już na ten miesiąc. I w związku z tym bardzo wzburzające są te fakty, które związane są z tym, czym zajmuje się Pentagon w biologicznych laboratoriach stworzonych za pieniądze Stanów Zjednoczonych, wykorzystując terytorium Ukrainy do tego, żeby prowadzić eksperymenty nad różnego rodzaju patogenami, które następnie mogą być wykorzystane do tego, żeby zbudować broń biologiczną. Przedstawiciele Waszyngtonu publicznie odrzucili te plotki, które, jak sami stwierdzą, odnoszą się tego, że oni zajmują się zakazaną działalnością w Ukrainie. To wcale nie jest dziwne. To, że Unia Europejska jednym głosem zaczęła mówić, że Unia Europejska nie ma żadnych danych dotyczących tego, że Amerykanie mają jakąkolwiek działalność wojskową, biologiczną prowadzoną na Ukrainie, to też nas nie dziwi, że Unia Europejska to odrzuciła. I również powiedzieliśmy to Organizacji Narodów Zjednoczonych, oni też powiedzieli z ONZ-u, że oni też tych informacji nie mają. Związane jest to z tym, że Amerykanie tą aktywność prowadzili w wielkiej tajemnicy, dokładnie tak, jak pracują również w innych państwach w przestrzeni poradzieckiej, tworząc swoje wojskowe laboratoria biologiczne, dokładnie przy granicy Federacji Rosyjskiej i jeszcze Chiny.